Witam wszystkich Państwa na spotkaniu organizowanym przez nieformalną grupę Rebelianty Podkarpackie. Spotkanie z sędzią Igorem Tuleją. Sędziego Igora Tuleję nie trzeba przedstawiać. Jest obrońcą wolnych sądów, obrońcą niezawisłości sędziowskiej, obrońcą konstytucji. Nie boi się dawać swojej twarzy wolnym sądom i zgodził się przyjechać na nasze zaproszenie tutaj na Podkarpacie z rozmową, prelekcją Alarm dla Praworządności. Porozmawiamy dzisiaj o tym, co się dzieje w prawie w naszym kraju, co się dzieje w systemie prawnym. Najświeższe wszystkie informacje z wydarzenia, które się zdarzyły w ciągu ostatnich tygodni. Będziemy mogli tutaj sobie na ten temat porozmawiać. Bardzo się cieszę, że Państwa tak licznie tutaj widzę. Witam wszystkich serdecznie. No i udanej rozmowy, udanej dyskusji. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie. Czuję się zaszczycone. Przepraszam również za mój może mało sędziowski. Dzisiaj muszę wracać do Warszawy i podejrzewam, że w garniturze bym po prostu nie przeżył. Także jeszcze raz proszę o wybaczenie. Jeżeli zapomnieli mikrofonu nie trzeba, proszę usiąść, panie sędzio. Ja wyciągnęłam sobie z Wikipedii powszechnego źródła informacji parę takich zdań na pana temat. Jest pan sędzią z Sądu Okręgowego w Warszawie. Został pan powołany w 2010 roku przez Lecha Kaczyńskiego. I od roku 12 był pan rzecznikiem prasowym tego sądu. Wskazując w 2013 roku Mirosława G., potępił pan działania CBA. I zwrócił się pan do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zapytaniem o zgodność ustaw sądowych z prawem europejskim. Prawda? Z tego pana kojarzymy. Ale ja zacznę tutaj to spotkanie od innego pytania. Panie sędzio, kto aktualnie jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego? Ile mam strzałów? To zawsze, od zawsze, tak jak większość środowiska sędziowskiego, nie mamy tutaj żadnych wątpliwości, że do 2020 roku pierwszym prezesem jest pani profesor Gersdorf. I tutaj się nic nie zmieniło. Tak twierdziliśmy 90% albo i więcej sędziów, że tak jest. I podejrzewam, że też większość obywateli też tak uważa i nigdy nie miała wątpliwości. Ja dziękuję za mikrofon. A pół roku temu też pan Gersdorf była pierwszym sędzią? Pierwszym prezesem? Też. No, oczywiście, że tak, zawsze. Rozumiem, że aplikując na awans do Sądu Wyższej Instancji, nie przeszedł pan przez casting. To jest nagrywane? Czy... Nie. Zaczynałbym. Nie mam oczywiście takich ambicji i wiem, do czego pani pije w tym pytaniu. Też posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa znam albo z transmisji online, albo z mediów, czy z wypowiedzi kolegów, którzy poddali się tej procedurze konkursowej. No i wiadomo, że jakby nie był to konkurs merytoryczny, tylko raczej takie badanie lojalności tych kandydatów na urząd sędziowski, lojalności wobec obecnie rządzących i podobno właśnie takie pytanie się pojawiało, kto jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, no ale tak jak już uzgodniliśmy na początku, żadnych wątpliwości tutaj nie ma, nigdy nie było. Ustalając tutaj scenariusz tego spotkania, stwierdziliśmy, że padnie z naszej strony wcześniej dwa, trzy pytania przygotowane przez nas,
akurat bez uzgodnienia z panem sędzią. Potem oddamy głos państwu, bo to państwo są, tutaj co prawda pan sędzia jest bohaterem, ale to państwo są najważniejsi, bo pana sędziego lansować nie trzeba, a chodzi o to, żeby poszerzyć naszą wiedzę. Panie sędzio, jakiś czas temu sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Irena Kamińska stwierdziła, że sędziowie są nadzwyczajną kastą ludzi. Co pan na to? Czy faktycznie tak jest? To pytanie prawdopodobnie często czuje się pan członkiem kasty. Jak to wygląda? Może jeszcze raz wstanę, no. Muszę powiedzieć, że byłem na tym kongresie, kiedy pani sędzia Kamińska użyła tego sformułowania. Oczywiście zawsze staram się prostować, że nie takie były intencje pani sędzi Kamińskiej, jakie są jej zarzucane przez część mediów czy przez część polityków. Jakby to jest fragment wyrwany z wypowiedzi pani sędzi, która jakby wskazywała, że zawód sędziego no, ma taką specyfikę, jak pewnie wiele innych zawodów, że sędzia przez całe swoje życie musi się uczyć, uczyć prawa, które się zmienia, musi jakby powiększać, rozwijać swoją wiedzę. Natomiast nie miała żadnych złych intencji i z pewnością nie chodziło jej o to, żeby stawiać tego sędziego gdzieś ponad zwykłym obywatelem. Zapewniam państwa, że większość sędziów na pewno tak się nie czuje i nie życzyłoby sobie, żeby w ten sposób byli traktowani jako przedstawiciele jakiejś nadzwyczajnej kasy. Tak jak w każdym zawodzie, może i u nas zdarzają się czarne owce, które uważają, że zjadły wszelkie rozumy, ale większość naszego środowiska z pewnością tak o sobie nie myśli i na pewno nikt nie chciałby z moich przyjaciół sędziów, aby ktokolwiek ich tak traktował. Też może jeszcze wskażę, też to powtarzam, że to pojęcie nadzwyczajna kasta też nie zostało wymyślone przez panią sędzię Kamińską, tylko wiele, wiele lat wcześniej, przed kongresem, pojawiło się w dziele pana prezesa Kaczyńskiego Polska naszych marzeń. On używa sformułowania przedstawiciele nowej kasty kapłańskiej, czy jakoś tak. Natomiast zapewniam, że nie jesteśmy nadzwyczajną kastą, jesteśmy takimi śmiertelnikami jak każdy zwykły obywatel i mamy takie same prawa, nie mamy nic ponad to, co państwo mają, mamy też takie obowiązki, jak wy je macie. To co w takim razie z bezkarnością sędziów, bo często ich tak się właśnie postrzega jako osoby stojące ponad prawem, jak bezkarność sędziów ma się do niezawisłości sądów? Bo to jest często utożsamiane i stosowane zamiennie. Tak jak już wspomniałem na początku, no, środowisko sędziowskie jest lustrzanym odbiciem społeczeństwa. Tak jak w każdym zawodzie, u nas zdarzają się czarne owce, zdarzają się złodzieje, zdarzają się głupcy, osoby nieodpowiedzialne. Nigdy nie było tak, żeby nasze środowisko broniło takich osób, czy uważało, że zasłanianie się immunitetem jest czymś wskazanym, szlachetnym. Jesteśmy tutaj zgodni i ja, i moi koledzy, koleżanki i sędziowie, że takie osoby jak najbardziej powinny być eliminowane z tego zawodu. No ale nie jesteśmy nadzwyczajną kastą, tak jak w innych zawodach znajdują się osoby, które naruszają prawo, również niestety w środowisku sędziowskim zdarzają się takie osoby. Niezawisłość sędziowska, nie wiem, czy dobrze rozumiem pytanie, ale też pewnie chodzi o ten element, czy gwarancję niezawisłości sędziowskiej, czyli immunitet sędziowski. Rzeczywiście coś takiego jest, że sędziowie mają immunitet materialny, który polega na tym, że za pewne czyny odpowiadamy wyłącznie przed sądem dyscyplinarnym, czyli za wykroczenia.
za wykroczenia drogowe sędzia może przyjąć mandat jak każdy śmiertelnik lub narazić się na odpowiedzialność dyscyplinarną przed sądem dyscyplinarnym. I zawsze było tak, że sędziowie raczej woleli przyjmować mandaty niż narażać się na całą procedurę dyscyplinarną, która nigdy nie była czymś fajnym, a zwłaszcza w dzisiejszych czasach to postępowanie dyscyplinarne no, z pewnością będzie wiązało się z niewyobrażalnym stresem. Natomiast immunitet formalny polega na tym, że aby sędziemu postawić zarzuty karne, czy aby sędzia został aresztowany, no to musi wyrazić zgodę sąd dyscyplinarny, który najpierw uchyla na wniosek prokuratora immunitet formalny. Czy ten immunitet formalny jest sędziemu potrzebny? Myślę, że jeszcze będą Państwo mieli okazję sami się przekonać, obserwując co się może wydarzyć, co się zapewne wydarzy. Ja podejrzewam, że jakby wszystko to, z czym sędziowie będą musieli się zmierzyć, jeszcze dopiero przed nimi. No ja mogę zadeklarować, że gdybym miał stawiane zarzuty, to z pewnością nie będę się zasłaniał immunitetem i sam będę wnosił o jego uchylenie. Podejrzewam, że takie stanowisko też jest wielu sędziów. Natomiast ten immunitet formalny generalnie ma służyć temu, że w sytuacji, kiedy sędzia, który wyda orzeczenie, które może się komuś nie spodobać z tych czy innych powodów, przede wszystkim jakichś powodów politycznych, żeby nie był narażony na szykany władzy wykonawczej, żeby nie stawiano mu bezpodstawnych zarzutów. Czy w dzisiejszych czasach ten immunitet jest sędziemu potrzebny? Jakby bieg wydarzeń pokazuje, że wydaje się, że tak, bo były już takie sytuacje, że sędziowie ze Szczecina nie zastosowali, nie uwzględnili wniosków prokuratorskich o tymczasowe aresztowanie i toczyło się postępowanie karne, zarzucano im jakieś nieprawidłowości. Również sędziowie w Poznaniu czy we Wrocławiu odwołali się wprost do konstytucji, uznając, że jeden z przepisów procedury karnej, który pozwala na korzystanie z dowodów zdobytych w sposób nielegalny, jest po prostu niezgodny z konstytucją i też na własnej skórze mogłem się przekonać, że w związku z jednym z moich orzeczeń, które zapadło w związku z wydarzeniami w parlamencie, przeniesieniem obrad do sali kolumnowej, również się toczy postępowanie karne. Ja chciałam zapytać o zmiany, które zaszły w ciągu ostatnich 2-3 lat w prawie dotyczącym wymiaru sprawiedliwości. No, cała ta zawierucha, która się toczy, której jesteśmy świadkami, nazywana jest często awanturą wokół sądów, no często przypomina faktycznie awanturę. Ja jeszcze 2-3 lata temu nie wiedziałam, że jest coś takiego jak Krajowa Rada Sądownicza. Wydawało mi się, że to jest Krajowy Rejestr Skazanych. No, nie wiedziałam, że jest coś takiego jak... Jeszcze nie, ale... Sąd Najwyższy od Trybunału Stanu i Trybunału Konstytucyjnego i nagle moja świadomość wzrosła. Jednak sama śledząc wiadomości, artykuły, nie nadążam za tym, co się dzieje. I ja mam taką prośbę, by Pan wyjaśnił, na czym polegały zmiany, które w tej chwili wprowadziła władza i do czego one zmierzają. Jakie są być może zalety i być może wady tych zmian. Bo niewątpliwie system sądowniczy wymaga reformy i czy to są działania naprawcze? Tutaj wydaje się, że wszyscy jesteśmy zgodni, nie tylko obywatele, ale też cały świat prawniczy, że z pewnością wymiar sprawiedliwości w naszym kraju wymaga reform, ale prawdziwych reform, a nie tak zwanych reform czy zmian, które obecnie od kilku lat odbywają się
w naszym kraju, ale trudno nazwać to reformą, bo reforma powinna coś zmieniać, ale ta zmiana powinna czemuś służyć i powinna modyfikować i ulepszać pewien system. Natomiast to, co się dzieje w naszym kraju, to z pewnością nie jest reforma wymiaru sprawiedliwości. Niektórzy nazywają to destrukcją, ale każdy może po prostu to ocenić. Zaczęło się to od Trybunału Konstytucyjnego, od wymiany sędziów, niepublikowaniu orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. To był początek. Też zawsze podkreślam, że to... 15 rok, prawda? Koniec 15. Tak, że to na to przede wszystkim zwrócili uwagę obywatele i oni pierwsi zareagowali, stanęli w obronie Trybunału Konstytucyjnego. Świat prawniczy, nie tylko sędziowie, mam wrażenie, że zbagatelizował te zmiany i przegapił ten moment, kiedy należało kategorycznie powiedzieć stop. I dlatego może to, co się działo dalej, wywołało już taką bardziej żywą reakcję sędziów, adwokatów, osób wykonujących zawody prawnicze. Krajowa Rada Sądownictwa, czyli organ, który powinien stać na straży niezależności sądów, niezawisłości sędziów, ten organ obecnie nie wypełnia tej swojej konstytucyjnej funkcji. Nie jest, z pewnością nie ma tam reprezentacji sędziów. Te osoby, które piastowały funkcję sędziowską i trafiły do KRS-u, nie zostały wybrane tak naprawdę przez środowisko sędziowskie. Zostały wybrane przez polityków, przez Sejm. Nie mają poparcia sędziów. Były robione i przez stowarzyszenie sędziowskie, czy przez media, czy organizacje społeczne, były robione badania, ankiety, w których brali udział sędziowie. No i wyniki są jednoznaczne. Sędziowie, którzy zasiadają w Krajowej Radzie Sądownictwa, nie mają poparcia środowiska sędziowskiego, to nie są przedstawiciele sędziów. To są przedstawiciele nie wiadomo kogo, z pewnością nie zostali wybrani przez sędziów, tak jak to precyzuje konstytucja, ale przez polityków, polityków zasiadających w parlamencie. Działanie Krajowej Rady Sądownictwa, wiele już na ten temat powiedziano. Wystarczy po prostu wejść na stronę internetową tego organu i obserwować nagrania, które tam są umieszczane, w jaki sposób członkowie głosują, ocenić ich wypowiedzi publiczne. Nie tylko środowisko sędziów polskich krytycznie ocenia obecny KRS, ale też Krajowa Rada Sądownictwa została zawieszona w organizacji zrzeszającej Krajowe Rady Sądownictwa w Europie. Także nawet środowisko sędziów europejskich uznało, że nie jest to organ reprezentatywny dla sędziów polskich. I dalej po zdominowaniu czy przyjęciu Krajowej Rady Sądownictwa, jeszcze może przypomnę, że ta konstytucyjna kadencja tego organu została bezprawnie skrócona. Nastąpił efekt domina, czyli nastąpiły kolejne złe zmiany w sądach powszechnych, czyli po prostu wymiana sędziów funkcyjnych, zastąpienie osób, które w większości cieszyły się w naszym środowisku autorytetem i miały poparcie sędziów osobami, które ani nie mają doświadczenia, ani nie cieszą się jakimś uznaniem w naszym środowisku. Nastąpiło również przy reformowaniu, w cudzysłowie, ustaw sądowych zmiany dotyczące i postępowania dyscyplinarnego, czyli na to postępowanie dyscyplinarne
zdecydowany wpływ mają politycy w osobie ministra sprawiedliwości, który nie tylko nominuje sędziów do sądów dyscyplinarnych, ale też ma wpływ na wybieranie rzeczników dyscyplinarnych, którzy są oskarżycielami w tych postępowaniach i również te prawa sędziego obwinionego w tym postępowaniu zostały bardzo mocno ograniczone. Do tego stopnia, że oskarżony w normalnym procesie karnym ma dużo więcej praw. Obrona oskarżonego jest zapewniona w sposób cywilizowany, czego sędzia w tym postępowaniu dyscyplinarnym nie ma. No i oczywiście Sąd Najwyższy, który wydaje się, że to wszystko, co się działo, wszyscy mamy na świeżo w pamięci, czyli próba usunięcia, przerwania kadencji, usunięcia niezawisłych sędziów pod pretekstem obniżenia wieku emerytalnego, czyli tak naprawdę przerwanie kadencji sędziów, co oczywiście było niezgodne z konstytucją, bo można ten próg wiekowy określić na 65 lat, ale on nie powinien obowiązywać sędziów, którzy są sędziami czynnymi i orzekają. Tak naprawdę próbowano przerwać ich kadencję i tak naprawdę, nie można się bać tego słowa, uderzyć właśnie w niezawisłość sędziowską i niezależność sądów pod pretekstem reformy wieku usunąć po prostu niezawisłych sędziów. To zostało zastopowane. Ja może jeszcze raz podkreślę, że to wszystko, co nie udało się władzy wykonawczej z władzą sądowniczą, to nie jest zasługa prawników, ale przede wszystkim właśnie zasługa obywateli, którzy gorąco protestowali i protestują do dzisiaj. Sami byliśmy godzinę temu pod sądem w Przemyślu i próbowaliśmy okazać wsparcie sędziom z miejscowego sądu. Także to państwo bronicie sądów i to państwo daje ci siłę sędziom, żeby również włączali się w te protesty, żeby tak jak sędziowie potrafią, protestowali czy próbowali zatamować te reformy, czyli to między innymi są te pytania prejudycjalne, gdzie sądy polskie, nie tylko Sąd Najwyższy, sądy powszechne szukają tej pomocy w organach europejskich. I jeszcze raz powiem, że tak naprawdę ta siła, którą sędziowie starają się znaleźć w sobie, oni zawdzięczają to państwu. Sam byłem na spotkaniu z panem sędzią Zabłockim, czyli prezesem Izby Karnej, który powiedział, że jak wjeżdżał do sądu najwyższego i widział obywateli, którzy okazywali wsparcie tym sędziom, którzy wrócili z przymusowej emerytury, no to serce w nim rosło i czuł w sobie potężną siłę dzięki właśnie państwu i temu wsparciu. Parę dni temu Sejm wycofał się ze zmian w ustawie, pewnie niektórych, prawda? Wróciła pani Gerstow, zmieniono przepis właśnie o przerywaniu kadencji sędziów i pan Jaki, Patryk Jaki w RMF FM powiedział w ten sposób, komentując tą sytuację. Po prostu po 1989 roku polski system sądowniczy zyskał wyjątkowy status. Został sprywatyzowany do korporacji, wyciągnięty z państwa i oddany korporacji. Nigdzie w Europie nie było takiego systemu jak w Polsce, gdzie sędziowie mieliby tak dużą siłę kształtowania własnego zawodu do kooptowania dodatkowych ludzi. Wyciągnięci z państwa, nie oceniani przez nikogo, oceniani przez samych siebie. Nigdzie nie było takiego systemu w Europie. Problem polegał na tym, że przez wiele lat nikt nie miał siły się zmierzyć z tą władzą sądowniczą, bo była tak silna w stosunku do władzy ustawodawczej i wykonawczej. Najgorsze jest, że działało to źle.
Panie sędzio, mam takie wrażenie, że jeżeli pan mówi o KRS, że są tam ludzie z zewnątrz, nie popierani przez sąd, że no, pan Patryk miał rację, bo ciężko sądzić samego siebie. Czy nie jest potrzebna jakaś kontrola z zewnątrz, która prawidłowo regulowana zachowałaby jednak trójkąt władzy? Czy jednak jakaś kontrola właśnie ze strony władzy ustawodawczej, wykonawczej nie jest potrzebna? Oczywiście, że tak. I Krajowa Rada Sądownictwa, pomysł, żeby ją stworzyć, ona oczywiście pojawiła się w naszym systemie po 1989 roku, ale twórcy Krajowej Rady Sądownictwa, czyli pan profesor Strzębosz i pan profesor Zoll, postulowali to od czasów pierwszej Solidarności. Pan profesor Strzębosz od początku uważał, że musi być taki niezależny organ, który by strzegł tych wartości dotyczących wymiaru sprawiedliwości. Założenie było takie, że Krajowa Rada Sądownictwa ma zrzeszać przedstawicieli środowiska sędziowskiego, również przedstawicieli polityków, czyli posłów, senatorów, plus oczywiście inne zacne osoby, które zasiadają w tym gremium, czyli z urzędu panią pierwszą prezes, przedstawiciela pana prezydenta, prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i tak dalej. I przez całe lata funkcjonowania KRS-u wszystkie te środowiska w tym organie miały swoich przedstawicieli. Tam zawsze zasiadali posłowie, senatorowie, sędziów była większość. Było ich 15, tak jak i dzisiaj, z tym, że przedstawiciele, sędziowie, którzy wówczas zasiadali wcześniej w Krajowej Radzie Sądownictwa, byli przedstawicielami środowiska sędziowskiego, mieli poparcie sędziów. Natomiast czyje poparcie mają osoby, które jako sędziowie zasiadają dzisiaj w Krajowej Radzie Sądownictwa? Trudno powiedzieć, na pewno nie środowiska sędziowskiego. Kandydatów do KRS-u zgłaszało 15 sędziów, natomiast nigdy, to znaczy do tej pory nie poznaliśmy osób ze środowiska sędziowskiego, które popierały sędziów, którzy obecnie zasiadają. Pomimo wyroków sądów administracyjnych te listy poparcia nie zostały ujawnione. Nikt się nie chce przyznać ze środowiska sędziowskiego, że popierał te osoby, które zasiadają w KRS-ie. No i nigdy nie powinno być tak, że to politycy jeszcze wbrew konstytucji, wbrew artykułowi 187 wysuwają swoich przedstawicieli ze świata sędziowskiego do Krajowej Rady Sądownictwa, czyli organu, który powinien strzec niezawisłości sądów, niezależności sądów, niezawisłości sędziowskiej. Natomiast stało się tak, dzisiaj to wygląda w ten sposób, że w KRS-ie zasiadają przedstawiciele parlamentu, posłowie, senatorowie i kolejni przedstawiciele parlamentu, czyli ci sędziowie wskazani przez polityków, nie przez sędziów, tak jak mówi konstytucja. Czyli chociaż formalnie jest wszystko w porządku, prawda, formalnie, że są to sędziowie, to jednak tryb wybierania tych sędziów, wskazywania jest niezgodny z konstytucją. Oczywiście, że tak. I w tym organie oczywiście zawsze wspierały się rozmaite interesy, rozmaite stanowiska posłów, senatorów, sędziów. Natomiast mogą państwo ocenić, czy sędziowie, którzy zasiadają w KRS-ie, reprezentują interesy środowiska sędziowskiego. Z pewnością nie. Wypowiedzi, czy to przewodniczącego KRS-u, czy rzecznika KRS-u, brzmią tak, jakby to był głos nie środowiska sędziowskiego, tylko głos władzy wykonawczej. Ja mam takie pytanie, można na siedząco? Ależ oczywiście. Mam takie pytanie, a w zasadzie wątpliwość. Czy na pewno
ten artykuł, który pan sędzia był łaskaw przytoczyć z Konstytucji, on tak właśnie precyzuje sposób wybierania sędziów. Bo mówi się o 15 sędziach, ale mówi się spośród sędziów, a nie mówi się przez sędziów, prawda? I tutaj cały czas jest taka wątpliwość. Mówi się przez Sejm, mówi się przez Senat, a nie mówi się przez sędziów, tylko spośród sędziów. I ja mam takie pytanie, dlaczego do tej pory nie spróbowaliście państwo w jakiś sposób zareagować i nawet wrzucić poprawkę, która nie przeszłaby na pewno, ale ta poprawka by poszła potem, że tak powiem, do informacji publicznej, że musi być przez sędziów, a nie spośród sędziów. Oczywiście konstytucji zmienić nie można, ale już się nauczyliśmy, że nasza władza często zmienia konstytucję ustawami i gdyby nawet mniejszość w tej chwili parlamentarna rzuciła według mnie taką poprawkę, która by nie przeszła, to ona mogłaby zaistnieć. I tutaj chodzi o to, żeby było nie spośród sędziów, tylko przez sędziów. Wydawało się, że do tej pory to jest oczywiste. Jak państwo mają konstytucję, mam nadzieję, że dobrze wskazywałem artykuł 187, to treść tego przepisu jest taka, że Sejm wybiera swoich przedstawicieli spośród posłów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zapis jest, że wybieranych jest również 15 sędziów. I wydawało się, że to jest oczywiste, że pomimo tego, że nie ma tam wskazane wprost, że sędziów wybierają sędziowie, do tej pory nie było takich wątpliwości. Taka była intencja twórców Krajowej Rady Sądownictwa. Wielokrotnie na ten temat wypowiadali się i profesor Strzembosz, który jakby mówił, że sens tej instytucji jest taki i nikomu nie przyszło do głowy, żeby jeszcze to doprecyzowywać w taki sposób, jak pan mówi, że do tej pory wszyscy czytali ten przepis no, zgodnie z intencją ustawodawcy, z intencją twórców tego organu i nigdy nie było takiego problemu. Natomiast rzeczywiście, gdyby przepis był doprecyzowany w taki sposób, jak pan wskazał, myślę, że takich wątpliwości, jakich teraz mówimy, by nie było. Natomiast obawiam się, że tak czy inaczej, nawet gdyby było wprost zapisane w Konstytucji, że sędziów wybierają sędziowie, to podejrzewam, że pojawiłyby się takie interpretacje, że i tak w KRS-ie nie zasiadaliby przedstawiciele środowiska sędziowskiego, tylko nie wiadomo czyjego. Znaczy ja myślę, że tutaj, jeżeli mogę się wtrącić, bo ja akurat jestem, że tak powiem, takim laikiem, jeżeli chodzi o stanowienie prawa. System, proszę państwa, działał, jeżeli wszystkie strony się do niego stosowały i jeżeli każda z tych stron uważała, że należy czytać konstytucję tak, jak powinno się ją czytać i rozumieć artykuły tak, jak się rozumie, to po prostu do tej pory wszystko było fajnie i po prostu system działał. Przestał działać, jeżeli jedna strona po prostu politycznego sporu uznała, że zacznie czytać konstytucję po swojemu, bądź też wybiórczo, bądź też interpretować w sposób niezgodny z intencją twórców. I myślę, że to jest główny nasz problem, że... Jedna nasza... O! To jest demokracja, nikt nie ma mikrofonu. To jest właśnie też ta dyskusja jak z kadencją pani pierwszej prezes, że wydawało się, że to jest oczywiste, w Konstytucji jest zapisane. Natomiast nagle zaczęto podważać ten zapis innym zapisem dotyczącym wieku sędziów, że może być regulowane ustawą, ale idąc takim myśleniem, że przepis konstytucyjny dotyczący wieku pozwala skrócić kadencję czy pani pierwszej prezes, również można rzucić okiem w Konstytucji artykuł 209, który dotyczy Rzecznika Praw Obywatelskich, że jest powoływany na 5 lat. Również można było wyeliminować pana doktora Bodnara ustawą, stwierdzając nagle, że
decydując w ustawie, że rzecznikiem może być wyłącznie na przykład doktor nauk matematycznych albo kobieta w wieku powyżej 35 lat. Także... Prosimy? Pytania? Prosimy? Ja się chciałem zapytać, bo przy Sądzie Najwyższym powstały dwie izby, prawda? W jaki sposób te izby mają naprawiać prawo, czy wpływać na poprawienie prawa w Polsce i czy już funkcjonuje? Te izby funkcjonują, jedną z nich jest Izba Dyscyplinarna, druga izba, która między innymi w jej gestii znajduje się i kontrola prawidłowości wyborów i rozpoznawanie tych skarg nadzwyczajnych. Izba Dyscyplinarna funkcjonuje. Podobno już są wyznaczone posiedzenia w tej izbie. Jakieś orzeczenia zapadają, może nie orzeczenia dotyczące wprost odpowiedzialności dyscyplinarnej, ale z jakby doniesień medialnych wiadomo, że już są terminy posiedzeń wyznaczane i izba jakby wskazuje sądy, które mają rozpoznawać sprawy sędziów czy wnioski o ukaranie. Druga izba, chyba też tam się coś dzieje. Czy to pomoże? Czy ta skarga nadzwyczajna jest rzeczywiście w naszym systemie jakimś takim niezbędnym środkiem? Mi osobiście wydaje się, że nie, bo już mamy w każdej procedurze, czy karnej, czy cywilnej, czy administracyjnej, nadzwyczajne środki zaskarżenia, czyli kasację, czy wznowienie postępowania. Taki dodatkowy środek z pewnością będzie powodował to, że nigdy nie będzie pewności czy stabilności tego orzecznictwa, bo zawsze można się zastanawiać, czy jakiś wyrok nie zostanie w taki nadzwyczajny sposób wzruszony. Czy to się sprawdzi? Trzeba poczekać. Może rzeczywiście to jest coś świetnego. Czy Izba Dyscyplinarna będzie wydawała uczciwe orzeczenia? Trudno mi powiedzieć. Wszyscy mają wątpliwości. Dziękuję. Jeszcze takie pytanie ja mam. A kto może wynieść tę kasację? To wznowienie? Czy... Też oczywiście to nie jest tak, że jak mówiło się na początku, że każdy obywatel będzie bezpośrednio wnosić skargę i odwoływać się od orzeczenia, z którego nie jest zadowolony. To zostało oczywiście ograniczone, bo takich skarg nagle zrobiło się bardzo wiele i to się wnosi za pośrednictwem organów. No, to nie jest tak, że obywatel może bezpośrednio wnosić skarg. Ale konkretnie przez kogo? To się kieruje chyba, powiem szczerze, że nie wiem, czy do ministra sprawiedliwości. Jest selekcja w każdym razie tych skarg. Są badane podstawy, to nie jest tak, że jak obywatel uważa, że jest niezadowolony z rozstrzygnięcia, to rzeczywiście może dochodzić swoich praw w izbie w Sądzie Najwyższym. Tylko i tak te skargi są selekcjonowane i badane. Jasne, to już wolę mieć pytanie. No, Komiecka Superiorności. Pani sędzio, tak była mowa o tym, że z części swoich pomysłów, jakie pożądza się na tę chwilę, wycofała. To jest właśnie takie pytanie, jak pan uważa ze swojego doświadczenia życiowego i sędziowskiego? To jest taka zagrywka ze strony ekipy rządzącej, czy odpuszczą te sobie? Oczywiście mogę mówić wyłącznie w moim imieniu. Ja jestem przekonany, że
że te w cudzysłowie reformy nadal będą lansowane i wyłącznie jest to strategia przyjęta na użytek Europy czy sądów europejskich, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że to jest taki taktyczny krok wstecz. Natomiast z pewnością ta wizja wymiaru sprawiedliwości będzie forsowana w ten czy inny sposób i to jest dopiero początek. Jestem o tym przekonany i dopiero wszystko przed nami. Także wyłącznie jakby presja opinii publicznej i konsekwencja, czy wizja konsekwencji w postaci tych kar finansowych spowodowała spowolnienie czy chwilowe zatrzymanie tych zmian, które są przeprowadzane w sądach. Ja chciałam panią sędzię zapytać, chodzi mi o taką sprawę, no dużo się poczyniło w tych sądach. Wy w swoim gronie też przecież rozmawiacie. Jak wy widzicie powrót do normalności w tym wszystkim? Czy to w ogóle jest odwracalne? To, co teraz się podziało. Nie, no oczywiście, wszystko jest odwracalne i wszystko da się naprawić. Ile to potrwa, nie wiadomo. Z pewnością to nie będzie wyglądało tak, że jedną ustawą, jak niektórzy politycy mówili, da się wszystko odwrócić. Tak nie będzie. Pewnie tyle czasu, mam nadzieję, że mniej, ale tyle czasu, co trwa, czy trwała destrukcja wymiaru sprawiedliwości, pewnie trzeba będzie porównywalnie poświęcić tego czasu, żeby to wszystko naprawić. Też nie jest tak, zawsze podkreślam, że sędziowie czy środowiska prawnicze wyłącznie kontestują te zmiany, ale i zawsze przedstawiliśmy swoje propozycje ustaw, reform i też obecnie w środowisku prawniczym czy w środowisku akademickim opracowuje się jakieś rozwiązania na przyszłość, które mają rzeczywiście usprawnić te procedury i zrobić, żeby ten wymiar sprawiedliwości był wymiarem sprawiedliwości blisko obywatela i przeznaczonym dla społeczeństwa i żeby dobrze po prostu funkcjonował. Natomiast politycy nigdy nie słuchali jakby praktyków i nigdy nie brano pod uwagę tych, czy to opinii, czy projektów aktów prawnych, które wychodziły ze środowiska prawniczego. I też nie wykluczone, że jeśli zmieni się władza polityczna, to nowa władza polityczna będzie skora, żeby zrezygnować dobrowolnie z tych zabawek, które zostały stworzone i które są po prostu wymarzonymi zabawkami każdego polityka, czyli żeby zdominować i podporządkować wymiar sprawiedliwości polityce. Także rola ruchów obywatelskich, rola społeczeństwa nie kończy się w momencie wyborów parlamentarnych, tylko niestety historia pokazała, że muszą państwo, sędziowie również, każdej władzy patrzeć na ręce. No to jest takie trochę pesymistyczne, bo o ile celem wielu grup, ruchów jest odsunięcie PiS od władzy, prawda, to okazuje się, że no, może to pociągnąć za sobą zmiany lawinowe nie do zatrzymania. Tak jak pan mówi, że każda władza następna... Czy to jest pesymistyczne? Nie wiem, ale wydaje mi się, że raczej to jest dobre, bo jakby wszyscy się uczymy w ten sposób i odpowiedzialności i uczymy się, co to jest demokracja. Także to nie jest tak, że możemy w pewnym momencie przestać się uczyć demokracji, czy przestać się uczyć kontrolowania władz, ale ciągle się tego uczymy i to dobrze. Każdej władzy trzeba patrzeć na ręce. Nie tylko politykom, ale też władzy sądowniczej. Ona musi być pod kontrolą obywatelską. Czy pan sędzia mówił, że po spotkaniach
właśnie taki. Znowu stanie przed rzecznikiem dyscyplinarnym. A to jest jedno pytanie i drugie. Postać rzecznika dyscyplinarnego jest upewniona przed społeczeństwem. Czy sędziowie są zobowiązani do tego, żeby nie wyjawić jego bliższych personali? To nie jest utajniona postać. Mogą Państwo wejść na stronę Krajowej Rady Sądownictwa i tam jest zakładka rzecznicy dyscyplinarni, oni są wymienieni. Także to nie jest żadna tajemnica. Czy ja się boję? To znaczy jakby no... Liczę się z konsekwencjami. Już jakby musiałem składać w dwóch postępowaniach wyjaśnienia, postępowaniach, które dotyczą takich spotkań. Jedno w Gdańsku, drugie w Lublinie. No ale jeśli rzecznik ściga sędziów z powodu właśnie spotkań z obywatelami, przynajmniej dla mnie jest to bardzo inspirujące z kilku powodów, bo po pierwsze to znaczy, że to jest dobre i trzeba to robić, a po drugie, że jak najbardziej trzeba tych spotkań robić coraz więcej. To świadczy, że... Pomimo tego, że nie jestem w stanie powiedzieć Państwu niczego mądrego, ale z tego powodu, że przyjadę do Przemyśla, będę ścigany, to znaczy, że to z pewnością jest dobre i muszę pojechać jeszcze w kilka innych miejsc, bo to jest ważne. I rzeczywiście... A my Pana poprzemy. Dziękuję. Panie sędzio, będąc w tym klimacie od Pańskiej odwagi, muszę powiedzieć, że stał się Pan już bohaterem w Przemyślu. W tych kręgach sędziowskich jest Pan jedyną osobą w Przemyślu, która no, odważnie sobie przyszła pod sąd, no i uczestniczyła razem z tymi osobami, które od wielu, wielu, wielu miesięcy broniła sądów konstytucji, a Pan się stał tym uczestnikiem w Przemyślu. Oprócz Pana, Państwo koledzy z Przemyśla, żaden się nie pokazał. Żaden pracownik sądu się nie pokazał. Czy Pan może coś wytłumaczyć odnośnie swoich kolegów? Czy Pan jest taki odważny i Pan prowokuje, czy ci sędziowie to są tchórze po prostu? Nie potrafią wyrazić swojego. Czy są tak ułomni, czy są tak, że tak powiem, tej władzy, czy w ogóle są zastraszeni? To jest oczywiście nieporozumienie, bo myślę, że z pewnością nie jestem odważny. To, że było, jak Państwo mówicie, pod Państwa sądem, wynika z tego, że było ciemno i nie widziałem tego. Nie, ale oczywiście, że... Na pewno nie jestem odważny, natomiast zawsze to powtarzam, że obowiązkiem sędziego jest stać obok Państwa pod tymi sądami, każdego sędziego. I to jest nie tylko dowód na to, że sędziowie cenią sobie to, co robią, ale to jest przede wszystkim szacunek dla obywateli, którzy ryzykują dużo więcej niż sędziowie broniąc sądów. W mniejszych miastach z pewnością jest trudniej sędziom, w większych miastach jest łatwiej. Nam w Warszawie z pewnością jest dużo łatwiej. Natomiast zachęcam wszystkich sędziów i też to mówiłem pod Sądem Najwyższym, że żeby być niezawisłym sędzią, najpierw trzeba być odważnym człowiekiem. Odważni ludzie stoją pod sądami, to są obywatele. My, sędziowie, musimy stać obok państwa. Jak będziemy stali, dopiero możemy być tymi niezawisłymi sędziami. Natomiast, co jeszcze? Ja mam też takie poczucie obowiązku. Te moje spotkania zaczęły się od takiego wyjazdu do Przasnysza.
gdzie po spotkaniu obywatele podeszli do mnie, kilka osób się zapytało, czy pójdę z nimi pod sąd. Więc ja powiedziałem, że bardzo chętnie. No i stało pod sądem 10, może 15 osób. Sprawili wrażenie bardzo nieśmielonych. Ja się zapytałem, czy często sędziowie do nich przychodzą. No i się okazało, że nigdy żaden sędzia. Więc mi się zrobiło po prostu strasznie głupie i strasznie wstyd, że państwo ryzykujecie, bronicie sądów, a sędziowie zachowują się tak, jakby nie zależało im na tym i jakby rzeczywiście się bali. Więc to jest złe i wierzę, że to się powoli zmienia. Też jak byłem na spotkaniach w innych miejscowościach, nagle okazywało się, że na takim spotkaniu również są jacyś sędziowie, którzy wprost powiedzieli, że oni na przykład chodzili na te demonstracje, ale bali się, starali się zachować anonimowość w tych mniejszych środowiskach, ale mam wrażenie, że to się zmienia, wierzę w to. Na pewno to nie jest ze strony sędziów bohatersko, ale to jest po prostu obowiązek. Ja chciałam tutaj, nie wiem, czy pan sędzia wie, czy państwo wiedzą, jakiś czas temu pojawiła się informacja, że sędziowie rzeszowscy na swoich tabliczkach, które są normatyzowane, za tabliczkę obok nazwiska wkładali naklejkę tego szarego plakatu Konstytucja. Co pan myśli o takich akcjach? Jak najbardziej u nas w sądach warszawskich też niektórzy sędziowie na drzwiach pokojów umieszczają plakat Konstytucja czy napis. Nie ma w tym nic złego, aczkolwiek no, czasy są takie, że się okazuje, że za słowo Konstytucja można dostać w twarz, ale no, Konstytucja jest tym najważniejszym aktem prawnym, w którym są zapisane wszystkie prawa i obowiązki każdego obywatela. Jest taką nadrzędną wartością, że po prostu warto się o nią bić. Nie chodzi tylko o sądy, ale każde prawo obywatelskie jest zapisane w Konstytucji. Dzisiaj są sądy, jutro będzie co innego, także trzeba walczyć po prostu o swoje. Muszę państwo powiedzieć z perspektywy osoby, która jest pod sądem wtedy, ile mogę, ile mi się udało. I niedawny marsz 11 listopada, Marsz Niepodległości, dla mnie zupełnie nieakceptowalny, który został przez panią prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz zakazany. I słuchajcie, liderzy Ruchu Narodowego odwoływali się do Konstytucji, do sądu, powołując się na swoje konstytucyjne prawa. I wierzcie mi, ja miałam dziką satysfakcję, dlatego że po prostu przez tyle czasu pluli na Konstytucję, wyzywali nas najbardziej ohydnie, jak można. I w pewnym momencie się okazało, że tak naprawdę tylko ta Konstytucja broni ich praw obywatelskich. I że ona jest dla wszystkich, po prostu jest dla wszystkich. Ja jeszcze chciałem tutaj, jako riposta, bo pan poruszył sprawę odnośnie odwagi naszych sędziów. Proszę państwa, w naszym mieście dzięki sędziemu zmieniła się władza. Musimy to pamiętać. Jeśli ten jeden sędzia, jedyny, który został, nie byłby taki odważny, jak był, to przypuszczam, że inaczej by wyglądał skład Rady Miejskiej. Nie możemy tego nie doceniać. Nie zawsze tylko występ bezpośredni taki na czele, czy ewentualnie na barykadach, świadczy o odwadze sędziego. Moim zdaniem sędzia musi być przyzwoity, a u nas okazało się, że nasz sędzia taki jest. Oczywiście się zgadzam z panem. Ja jeszcze chciałam pana sędziego zapytać, bo mówimy o KRS-ie, o Sądzie Najwyższym i tym podobne. A proszę nam powiedzieć może w krótkich paru zdaniach, jaki to wpływ ma na szarego człowieka. No bo tak prawdę mówiąc, jak ja pójdę do sądu o coś tam,
obwiniona. Co ma do tego Sąd Najwyższy, ja szary człowiek? Czy mnie ta reforma jako właśnie takiego obywatela też dotyczy? Tak samo na przykład, przepraszam, jeszcze odnosząc się do Sądu Europejskiego, też no wielkie larum jest zrobione, wysyłacie pytania, nie pytania, wraca to, nie wraca. Jaki to ma wpływ na mnie? Zacznę może od końca, że jakby w tym wysyłaniu pytań tak naprawdę nie ma nic nadzwyczajnego, bo Polska jest w Europie, sądy polskie są również sądami europejskimi, stosujemy również prawo i standardy europejskie. Te pytania, które są zadawane przez sądy polskie, służą temu, aby Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który nie jest jakimś Trybunałem Europejskim, ale to jest również nasz Trybunał, wypowiedział się, czy te zmiany, które są dokonywane w polskim prawie, one odpowiadają normom, standardom cywilizowanego europejskiego państwa. Natomiast chodzi o to, żeby obywatel idąc do sądu miał pewność, że sędzia, który będzie rozstrzygał jego sprawę, będzie sędzią niezawisłym, że obywatel znajdzie się przed niezależnym sądem, że za tym stołem sędziowskim nie będzie siedziała osoba, która będzie sobie kalkulowała, czy jak wydam taki, a nie inny wyrok, to będę się liczyła z niezadowoleniem mojego prezesa sądu, może ministra sprawiedliwości, który jest jednocześnie prokuratorem generalnym, może z niezadowoleniem polityków partii rządzącej. A jeśli oni nie będą zadowoleni z rozstrzygnięcia, które podejmę, z wyroku, które wydam, czy mogą mnie spotkać jakieś restrykcje, czy może zostanę przeniesiony do innego wydziału, może przez wiele lat nie będę mógł awansować, może zostanie wszczęte postępowanie dyscyplinarne z powodu wyroku, który się nie spodobał władzy, a może nawet postępowanie karne. Te zmiany, które się odbywają, tak naprawdę, o czym staram się mówić od początku, rujnują te gwarancje niezawisłości sędziowskiej, powodują to, że sędzia może się bać, czy wyrok, który wyda, nie spotka się dla niego z jakimiś konsekwencjami. Jeśli ten wyrok nie będzie po myśli rządzącej partii politycznej, po myśli władzy wykonawczej, czy tego sędziego nie spotkają jakieś szeroko rozumiane konsekwencje. I jest to realne. Przed Sądem Krakowskim toczył się proces, gdzie jedną ze stron był minister Ziobro. Sędzia, która wydała rozstrzygnięcie, również stała się podmiotem postępowania dyscyplinarnego, czy również postępowania karnego. Minister Jaki w swoim procesie cywilnym również groził pani sędzi, która wydała rozstrzygnięcie, nie po jego myśli, postępowaniem dyscyplinarnym. Pan sędzia w Suwałkach, który wydał wyrok, który nie spodobał się władzy, miał postępowania dyscyplinarne. Pan sędzia Żurek, który wielokrotnie wypowiadał się na temat niezawisłości sędziowskiej, również jest obiektem szeregu postępowań. I tak dalej, i tak dalej. Czy choćby sprawa tego kierowcy, który miał nieszczęście zderzyć się z kolumną rządową, która wiozła panią premier Szydło. I ten cały szum medialny, czy on mógł, czy może liczyć, czy on w ogóle ma pewność, że jego sprawa będzie rozstrzygnięta przez niezależny sąd i niezawisłego sędziego? Trudno mi powiedzieć. Trzeba by się było po prostu bardzo wczuć w jego skórę, w jego sytuację. Z jednej strony on jest oskarżonym, z drugiej strony pokrzywdzonym pani premier rządu. I cały jakby aparat państwowy, medialny, który już uznał go za winnego. Standardy cywilizowanego procesu, nie wiadomo, jakby się potoczyły jego losy. Panie sędzio,
A czy mogę zadać panu takie pytanie? Pan jest praktykiem, orzeka pan no każdego dnia. Co należy zrobić z systemem sądowniczym? W jaki sposób należy go usprawnić? Tak, żeby rzeczywiście był bardziej wydolny, żeby terminy były krótsze. Każdy z nas, kto kiedykolwiek stawał przed sądem, wie, że po prostu terminy są z roku na rok coraz dłuższe. Że po prostu to, co nam najbardziej dolega, to nie to, że my stajemy przed sądem, bo każdy obywatel żyjąc musi się liczyć z tym, że w każdej takiej śmakiej czy owakiej, czy cywilnej, czy innej sprawie może się zdarzyć, ale właśnie przewlekłość postępowania nam najbardziej dokucza. Co trzeba zrobić, żeby to usprawnić? Na pewno usprawnić procedury sądowe, ale dotychczas nie zmiany, które są wprowadzane, tak jak mówiłem, one nie dotyczą tych procedur sądowych, tylko to są zmiany kadrowe. Czyli z pewnością usprawnić procedury sądowe. Zawsze podaję przykład, że w naszym kodeksie postępowania karnego są przepisy, które jeszcze funkcjonowały w ustawach zaborczych, państw zaborczych, że sędzia na rozprawie musi czytać wszystkie dokumenty, protokoły. To wynika z czasów jeszcze z XIX wieku, kiedy nie wszyscy Polacy potrafili czytać i pisać i sędzia po prostu musiał czytać każdy dokument, który znajduje się w aktach sprawy. To jest oczywiście zbędne, ponieważ po co czytać dokument na rozprawie, który i tak jest w aktach sprawy. Też przypominam, że jakby ta kognicja, czyli właściwość sądów ciągle się zwiększa, że sądy zajmują się coraz większą ilością spraw, że dla sądów karnych takim też takim przełomem było to, jak zlikwidowano kolegia do spraw wykroczeń. Rzeczywiście dobrze, że to się stało, ale jakby te wszystkie sprawy zalały wydziały karne. Czyli może po prostu odjąć część spraw, którymi zajmują się sądy, ale równie dobrze mogłyby się zajmować jakieś inne instytucje, czy to sędziowie pokoju, czy jakieś inne instytucje. I też uważam, że w tym wymiarze sprawiedliwości trzeba zwiększać udział tego czynnika społecznego, czyli wycofać się w ogóle z tej pierwszej reformy PiS-u, czyli z lat 2005-2007, kiedy z sądów karnych pierwszoinstancyjnych, rejonowych wyeliminowano ławników społecznych, bo oni są potrzebni. I wprost przeciwnie, bym zwiększył udział właśnie tego czynnika sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Panie sędzie, ja mam jeszcze pytanie. Wiadomo wszystkim, że jest wydawanych szereg orzeczeń sądowych z rażącym naruszeniem prawa. I to jest tak bolesne, bo praktycznie to jest skierowane i nie ma od tych spraw odwołania. Czy coś w tym kierunku będzie zmienione, żeby to tak, nie było takiej korupcji w sądach, bo to psuje opinię w ogóle o sądownictwie. Bo jeżeli zwykły obywatel, jak tu pani mówiła, po prostu jest karany za niewinność i nie ma od tego odwołania, to co to jest? Za niewinność. Nie, oczywiście korupcję w sądach trzeba. Odwołanie jest, bo tu ktoś powie, odwołanie jest. Ale to nic nie daje, że się ktoś odwołuje. Wszelkie patologie w sądach jak najbardziej trzeba piętnować i powinny być ścigane. Tutaj nie ma po prostu dwóch zdań. Natomiast... Czy idzie coś w tym kierunku, żeby ścigać to właśnie? Bo jak idę do sądu, to... Mam nadzieję, że to idzie w tym kierunku, to zawsze szło. No proszę Państwa, jesteśmy zgodni co do tego, że korupcja w sądzie, jeśli są takie przypadki, to jest największa zbrodnia sądowa. To powinno być ścigane przez organy ścigania, ale również samo środowisko sędziowskie. Nie mam wątpliwości, że takie przypadki, jeśli byśmy się o tym dowiedzieli, byłyby z pewnością piętnowane. W innych państwach europejskich
właśnie korupcja. My jesteśmy przekonani, że u nas oczywiście jest najgorzej, ale jak to się ma po prostu? No więc z tych badań statystycznych to wynika, że jednak nie jesteśmy jakoś na końcu, wprost przeciwnie, no. Raczej jesteśmy w tym czubie, że takich przypadków korupcyjnych jest bardzo mało w naszym środowisku sędziowskim w Polsce. Oczywiście można odpowiadać, że jest ich mało, bo one nie są ujawniane, ale na tej samej zasadzie można też oceniać te statystyki w innych krajach. Ale panie sędzio, ja sobie specjalnie przykleiłam fragment z portalu w Polityce, zdaje się. Więc tak, morderstwo, kradzieże z włamaniem, lichwa, przekraczanie uprawnień, oszustwo i wyłudzenia idące w 1 000 000 złotych. To nie fragment aktu oskarżenia przeciwko dobrze zorganizowanej grupie przestępczej, ale przestępstwa i przewinienia, których dopuścili się polscy sędziowie w ostatnich latach. Porażające sprawy związane z przestępcami i cwaniakami w sędziowskich togach właśnie wychodzą na jaw. Wcześniej, czyli przez ostatnie 27 lat o środowisku sędziowskim mówiono tylko dobrze albo wcale. I reforma sądownictwa, którą z mozołem wprowadza obecne Ministerstwo Sprawiedliwości, obnażyła bezkarność wielu przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Czy faktycznie wcześniej o tym nie mówiono? No mi się wydaje, że mówiono. To znaczy, to mi pachnie akcją sądową. Zgadzam się z tym, to jest to, czego nie ukrywam. No proszę Państwa, nie jesteśmy nadzwyczajną kastą i wśród sędziów, powiedziałem to chyba na początku, może nie mówiłem o mordercach, ale mordercy też się zdarzają, złodzieje, lichwiarze i tak dalej. Mam wrażenie, że zawsze media wyciągały takie przypadki, bo dla mediów to jest łakomy kąsek i takie osoby były piętnowane. Powinny być piętnowane. No, trudno mi się zgodzić, ale przeczytałam coś, co jest tak, ogólnie dostępne, prawda? Mogę się tylko zastosować dobrze, obronę sycylijską przez atak. A pani gdzie pracuje, pani? Jak to jest u was w środowisku? Nie, oczywiście, w każdym zawodzie. No sędzia nie jest niczym nadzwyczajnym. Tak jak zdarzają się policjanci przestępcy, zdarzają się sędziowie przestępcy. Księga również. Jestem przekonany i pewny, że moje środowisko z pewnością jest zgodne, że zwłaszcza u nas, u sędziów, przykłady sędziów przestępców powinny być szczególnie surowo karane. Tam ktoś miał jakieś pytanie? Panie sędzio, ja mam jeszcze jedną taką sprawę, ale już poza tymi wszystkimi ustawami. Wie pan, 6 teraz grudnia ma być wielki wyrok, prawda? Jednego pana z drugim panem. Oba dwie figury, proszę pana. Nie można powiedzieć, się mi bardziej. Ja to tak nazywam. I ciekawym, jaki ten sędzia da wyrok. Proszę Państwa, nie dyskutujmy z pytaniami, to odpowiadanie jest... Rozumiem, że chodzi o proces Wałęsa-Kaczyńca. Tak. Ja bym Kaczorowi zadał wtedy pytanie, jakbym był tym sędzią. Bym się go zapytał, co ci miał brat zameldować? Czy wykonał zadanie, czy nie? Ale proszę Pana, ja chciałbym prosić o pytanie. Tutaj wyraża Pan swoją opinię, ale proszę o pytanie. No to jest pytanie, jaki wyrok powinien dać sędzia? Bo ja jeżeli bym był na jego miejscu, to bym zawiesił rozprawę. Do czasu, aż Amerykanie dadzą podsłuchy, albo bym się Kaczora zapytał. No to prosimy w takim razie pana sędziego od prawy. Ktoś z publiczności już powiedział, że wyrok musi być sprawiedliwy. Natomiast też to jest w miarę świeży przykład, ten proces, i też dobrze widać, pod jaką presją sędziowie działają, że ta pani sędzia, jeśli dobrze pamiętam, natychmiast została prześwietlona i oceniona przez część mediów. Od razu zarzucono jej brak
niezawisłości, natomiast na procesie nie padły takie wnioski o wyłączenie tego sędziego, z tego co pamiętam. Natomiast z pewnością jest to niesamowita presja. Proszę sobie wyobrazić, abstrahując od treści tego wyroku, z czym będzie musiała się zmierzyć ta pani sędzia po wydaniu tego wyroku. Najlepsze wyjście, odroczyć sprawę. Pani sędzio. My sami jesteśmy sobie winni temu obłożeniu spraw przez sądy, bo przecież no, to obywatele się pieniaczą, a Polacy mają wyjątkową. Tak bym nie powiedział. To tak jak mielibyśmy pretensje do obywateli, że służba zdrowia w naszym kraju jest mało wydolna, że obywatele chorują. Nie, po to są instytucje, sądy i służba zdrowia dla obywateli, żeby z nich korzystali. Na to w ten sposób bym nie patrzył. Oczywiście zdarzają się pieniacze, ale to pieniacze zdarzają się również wśród sędziów, którzy dochodzą swoich praw jako zwykli obywatele przed sądami, więc po to są sąd, żeby się przed nimi kłócić. Lepiej przed sądami niż na ulicy czy w życiu prywatnym. Pani sędzio, jakie jest pana zdanie, a w ogóle środowiska sędziowskiego, ale tego postępowego, które pan reprezentuje, odnośnie połączenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego? Bo mnie się wydaje, to moich kolegów również, że nie jest to chyba cechą państwa demokratycznego. No mi się wydaje, że to nie jest najszczęśliwsze połączenie, że jednak prokuratorem generalnym nie powinien być polityk, że na czele prokuratury nie powinien być aktywny, stać aktywny polityk. Te funkcje trzeba oddzielać. Minister sprawiedliwości, okej, niech będzie nim polityk, natomiast tym szefem wszystkich śledczych, organów ścigania, prokuratury powinien być niezależny prokurator. Tak jest. A do czego prowadzi właśnie takie połączenie? Do tego, że jeżdżę po całej Polsce i zapewniam państwa, że warto mieć niezależne sądy, niezależne sądy. Ale panie sędzio, to jest dobra strona, bo tak byśmy pana nie poznali. Mi jest bardzo miło. Gdybym nie chciał, nie dałbym się zmusić, ale naprawdę ja czuję się zaszczycony, że... My też. Ja bardziej. Że nie pokażę się jeszcze raz w państwa i zapewniam, że nie ostatni. Proszę państwa, na póki przyjdzie czas. Na razie mamy jeszcze paręnaście minut. Tam był pan w okularach i obok tej pani w okularach. To pan najpierw. Tak. Ja chciałbym zapytać o taką ważną sprawę dla pana. Jakąś taką przełomową, albo taka, która szczególnie zapadła panu w pamięć. Myślę, że było kilka takich spraw. W ogóle tak naprawdę zacząłem sobie, pomimo tego, że jako aplikant bywałem w sądzie, bo na tym polega aplikacja sędziowska, że mamy praktyki w sądzie, to jak zostałem tym asesorem, wtedy też byli asesorzy, to wydawało mi się, że w sądzie rejonowym nie orzeka się takich kar, typu, że kogoś rzeczywiście wsadza się na karę bezwzględną do więzienia. Nie wiem w ogóle, skąd mi się to wzięło w głowie. No i pamiętam, że takim szokiem dla mnie było, jak musiałem wydać pierwszy swój wyrok, gdzie musiałem kogoś posadzić, to byli młodzi ludzie, którzy dokonali rozboju i musiałem ich wsadzić do więzienia. To był szok. Też wydawało mi się, że orzekam w innej sprawie łagodną karę, grzywnę 600 zł. Natomiast w momencie, kiedy ogłaszałem ten wyrok, w moim przekonaniu bardzo łagodny, i zobaczyłem przerażenie na twarzy tego człowieka, dla którego ta kwota była jakąś olbrzymią kwotą, no to zrozumiałem, że mogą być różne punkty widzenia i spojrzenia na pewne sprawy w tej mojej pracy.
No i też oczywiście pierwsze zabójstwo, które sądziłem, jak byłem sędzią okręgowym, że rzeczywiście wtedy w takich no, dużych sprawach to czuć to ciśnienie. Ale to jest takie ciśnienie, taka odpowiedzialność, taka obawa, żeby nie popełnić błędu, bo to rzeczywiście jest sprawa o czyjeś życie. Nie tylko mamy tego pokrzywdzonego, ale też trzeba uważać, żeby nie popełnić błędu i żeby nie skazać osoby niewinnej. Zwłaszcza to ciśnienie czuje się w takich poważnych sprawach zabójstwa. I też taką ważną sprawą była sprawa lustracyjna. Sądy karne też badają oświadczenia lustracyjne rozmaitych osób. I byłem przekonany, to się robi w składzie zawodowym trzech sędziów. I byłem przekonany, że osoba, którą lustrujemy, jest niewinna, że złożyła właściwe oświadczenie. Zostałem przegłosowany przez skład, złożyłem zdanie odrębne. Wyrok sądu był taki, że na ławie zasiada kłamca lustracyjny i uważałem inaczej. Ten wyrok został utrzymany przez sąd apelacyjny. No i to, powiem szczerze, mnie bardzo załamało, bo byłem przekonany, że ta osoba nie skłamała. Wtedy miałem takie wątpliwości, czy w ogóle się nadaje do tego zawodu sędziowskiego. No jakby ta wiara mi wróciła, wiara w sprawiedliwość wróciła mi w momencie, kiedy Sąd Najwyższy zmienił te wszystkie orzeczenia i uznał, że ta osoba nie skłamała. To wtedy rzeczywiście kamień spadł mi z serca. Także no, myślę, że takich zawodowych kamieni milowych w moim życiu było kilka. Panie sędzio, weźcie się za IPN. Przepraszam bardzo, mamy mało czasu. To jest pytanie, czy propozycja? Czytałam kiedyś wywiad z panem i powiedział pan, że rozpoczynając pracę na stanowisku sędziego, spodziewał się pan ataków, zagrożeń zupełnie innej strony, właśnie ze strony przestępców, osób osądzanych przez pana. Okazało się, że jest trochę inaczej, to zagrożenie przyszło z zupełnie innej strony. Mówię tutaj o tym w kontekście postępowań dyscyplinarnych, o których teraz się sporo mówi w mediach, właśnie o pana sprawach. No tak było, że rzeczywiście my nie byliśmy przygotowani na to, że w takiej naszej codziennej pracy będziemy musieli się boksować z władzą wykonawczą czy władzą ustawodawczą, tylko raczej byliśmy wyczuleni na jakieś zamachy ze środowiska czy ze strony grup przestępczych. Natomiast oczywiście zdarzają się groźby, pogróżki, sędziowie też mają ochronę w sytuacji jakichś ataków czy spodziewanych ataków ze strony świata przestępczego. No ale to są rzeczywiście wypadki. Takich sytuacji jest bardzo mało. Natomiast nagle okazało się, że ta krytyka czy groźby, realne groźby, padają zupełnie z tej strony, z której byśmy się nie spodziewali takich wypowiedzi. Takie czasy. Takie czasy. Drodzy Państwo, no to... Jeszcze są jakieś pytania przede wszystkim. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Bo czas leci nieubłaganie. Siedzimy już półtora godziny. Tak. Ktoś jeszcze z Państwa ma pytanie tutaj do pana sędziego? Rozumiem, bardzo dziękuję. Ja dziękuję za zaproszenie. Przykro mi, że nie byłem w stanie odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania, tak jakbym chciał, ale proszę pamiętać, że jestem sędzią Sądu Powszechnego, nie jestem ani profesorem Babczakiem, ani panem profesorem sędzią Strzęboszem. I tyle. Za chwilę pojedzie pan do domu, prawda?
Za jakiś czas, życzymy przede wszystkim szczęśliwego dotarcia. Za jakiś czas być może staniemy pod sądami, tam u siebie, my u nas. Będziemy połączeni myślami i dobrymi intencjami. I jestem pod niesamowitym wrażeniem tego spotkania. My też. Państwo chyba też. Jesteśmy małym, specyficznym miastem. Gdzieś na peryferiach, Matecznikiem, Zagłębiem. Ale są tutaj ludzie, którzy chcą wiedzieć więcej, chcą tego więcej. I myślę, że nie skoczniemy. Ja panu dziękuję za przybycie. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, zaraz, jeszcze chwileczkę. Proszę Państwa, ja jeszcze z jedną propozycją. Ja jestem też przedstawicielem rebeliantów podkarpackich i także organizujemy w Rzeszowie spotkania właśnie w ramach Alarmu dla Praworządności. Proszę Państwa, 12 grudnia w Rzeszowie będzie spotkanie właśnie w podobnej konwencji. Będzie spotkanie z panią Matczak, jest to pani sędzia z Krakowa. Jest tu, Morawiec, przepraszam. Z panią sędzią Morawiec i z autorką książki o między innymi tam pan chyba też występował w książce. Tak? Sędziowie mówią. To spotkanie 12 grudnia. Także zapraszamy Państwa do Rzeszowa. Jeszcze mam taką propozycję. Jeżeli ktoś jest chętny, wstańmy do wspólnego zdjęcia z panem sędzią. Nie. Ale czy piękne zwieńczenie. Jeżeli ktoś oczywiście chce, ma Dziękujemy bardzo.